No i przyjechaliśmy na konferencję. Hajnik. Witaj w moim vlogu. Cześć, Oski. Na pewno będzie pytanie jakieś o Marcina. No coś na pewno jeszcze znajdą. Jakiegoś, nie wiem, może z tym rzuceniem Agaty do basenu. Będzie na pewno poruszony ten temat Lexi. Może się mnie zapytają, co sądzę o piosence Fagaty. A co sądzisz? Klip mi się podoba. Piosenka, no nie słuchałabym. To nie jest taka muzyka do słuchania, tylko moim zdaniem to jest po prostu content. Agata tu z jednej strony na ludkach mówi, że męczy, że ludzie się wałkują o to, a tutaj znowu nawiązuje do tego. Przeczy samo sobie, no nie? Dobry komentarz przeczytałam, że Fagata się w końcu musi z Agatą dogadać, jaki mają komunikat, nie? Tak? Ja już mam luz z tymi konferencjami. Dobrze. Ostatnia. Założyłam znowu wysokie buty, nie, ale tak niecelowo, niecelowo. Natalia! No! Jak ci się podobała wczorajsza premiera Fagaty muzyczna? Dzisiaj właśnie to oglądałam. Klip podoba mi się. No ja ogólnie, jeżeli chodzi o muzykę YouTube'a, no to nie słucham, więc pewnie nie będę jej słuchać w aucie. Ostatniej przegranej wyciągnęłaś wnioski? Tak, oczywiście tak. Nie, no dobrze, że nas tak nie męczyli. Myślałam, że będą tam jakieś pytania i na... Nie wiem, czego się spodziewać po tej walce i płakać. Już miałaś ten sparing. Ale stary, ja miałam wtedy ten sparing, wiesz, ona się przygotowywała do pierwszej walki. Do Moniki. Nie, do Lexi. Do Lexi, do pierwszej walki. Ona wtedy trenowała, ona była wtedy 2 tygodnie przed walką. 5, 4, 6. Ty, wszystko. Pierwszy trening Natalii Natsu przed walką. Dobranoc. Dobranoc. Zostaję sama. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyszedłem specjalnie na śniadanie do ciebie. Jak się spało? Świetnie, ja muszę spać od 11:30, stary. No jakoś tak. Teraz najważniejsze jest, żeby się wysypiać na mnie, nie? Potężna masa 56 kg, proszę państwa. Super. Dziękuję. Nie, zostałam. I tu jest też narożnik? Tak, wszystko jest. Dobra. Słuchajcie, naprawdę, nawet nie wiecie, jaki to był dla mnie ten wyczyn cały czas jeść przez ten miesiąc. To było przerażające. Ale wzięłam sobie to do serca tym razem. Kurde, ale ze mnie Tusiek będzie dumny, jak przyjedzie. To gdzie my? Tam, gdzie byliśmy? Bo robiłam to zbyt dużego dystansu na pewno, nie w tempo, no przede wszystkim ten dystans. Wyciągnęłam na pewno jakieś wnioski z tamtej walki, które postaram się pokazać w tej walce, no nie? Bo ja cię w czwartek widziałem i po prostu byliśmy, ja byłem, jak widziałem jak ty się ruszałaś, to ja mówię, nie, no to jest niesamowite, że ty tak dobrze się ruszasz, jakby to był taki przeskok w stosunku do pierwszej gali, że ja mówię, wow, to było... Wręcz jak z tego Piotrka, to tam widziałem, że Piotrek był zdumiony sam, co ty robisz. Na przykład te sprowadzenia, wszystko to była taka dynamika i tak, że ja byłem zszokowany, nie? Że tak dobrze wyglądasz. A potem w dniu gali to był przeskok. No, ja wiem, ja wiem. Na przykład te sprowadzenia robiłaś, nie wiem, o 2 razy wolniej niż ten czwartek. Naprawdę, w sensie, każdy ruch wszystko. Wiesz co, bo ja w ogóle czułam, jakbym dawała z siebie 50% okay. I nie potrafiła więcej. Okay. Nie wiem, no, takie mega dziwne uczucie, taka blokada, taka złapałam jakaś odkleja po prostu. Wydaje mi się, że na pewno każda osoba, która trenuje ten sport, spotkała się chyba z czymś takim. Tak, że tak. Po prostu coś się przekleiło, nie wiem, coś się przestawiło w głowie i w sumie nawet ciężko jest to wyjaśnić, dlaczego, no nie? Tak mi k***a brzuch napierdala, zaraz chyba się p***am z nim. Poważnie ci gadam. Nie wiem co się dzieje, w sensie nie brzuch, tylko k***a pod brzusze, no. Jakbym k***a miała okresu dostać. Skurwa źle. Mogę spróbować? Tam jest dziwnie. No dobrze, działa! Wyżej, wyżej! O, jest, trafię! Może to jest to?
To jest ten talent, o którym nie wiesz. Tak! To on! Kto moim zdaniem? Czekaj! Czerwikom da radę! Nie, ja to tam. Budza, że nie, ty masz być zła, a nie ty. Ale jeszcze jest... Jakim cudem Agata jest taka ciemna? Jestem taka blada. Ciemna? Czemu Agata jest taka ciemna? Dobry solarium. Czemu jestem taka blada? Jedziemy na solarium jeszcze dzisiaj. Jestem taka blada. Arcz, arcz! To była lepsza lekcja. Dlaczego szpatowski będzie się trafił? Ale czy dzisiaj na ostatnie spotkanie, na ostatnie spojrzenie w ogóle przygotowałaś coś, co ma ci dać jakąś przewagę psychologiczną nad rywalką? No nie. Ja chyba też nie jestem tak dobra, wiesz? Mimo wszystko wydaje mi się, że my kobiety to troszkę inaczej, ale no nasza kobieta jest niezbyt takie emocjonujące. Mamy nadzieję, że nasza walka będzie emocjonująca i po tym, co dzisiaj zobaczyliśmy, jestem tego absolutnie pewien. A więc panie i panowie, Natalia Natsu Karczmarczyk! Muszę filmować, bo inaczej jestem. Jutro dostaniesz powrotem. Marcin, ty poprawia tą stójkę. Marcin, poprawia tą stójkę. A mówię, no musicie częściej tam przybolać. Kilogram różnicy na korzyść Kwagata. Jak tam z tym zakończeniem kariery? Bo ludzie płaczą, tęsknią już, mimo że jeszcze nie odeszłeś. Nieprawda, niczego takiego nie widziałam, co ty gadasz? Serio, ludzie pytają, ludzie inaczej. Piszą do mnie i mówią, nie pozwól, żeby Natsu skończyła karierę. Nie wiem, może ja potrzebuję jakiś kompleks, bo na razie przestałam ten sport dawać taką satysfakcję jak wcześniej, a ja lubię robić rzeczy, które gdzieś to mi dają radość. Ja idę po co? Po bluzę idę. A ty masz moją bluzę, nie? A nie, Niuniek ma moją bluzę. Podobnie wyglądamy, nie? Na tej, w ogóle, w tej stójce z Agatą, bardzo podobnie. Ej, pierwszy raz masz laskę, która nie jest o 8 metrów wyższa. Tak, podobnie. Jesteś pół kilo różnicy. I dobrą gardę. Ona ma, wiesz, ona ma dużo plastiku, to znaczy, no, że ja też masz 3 kilo więcej mięśni. Ja byłam na to marzenie w dresie, wiesz, po śniadaniu. Musisz je, wiesz, mocno naciągnąć na dupę, one się naciągają. One się rozciągną na 100%, 1000%. One wyglądają jak dzieci. Maka, nie możemy się doczekać ciebie w tych legisach, dawaj. No załóż, no przysięgam! Będziesz wyglądał z Zosia! Może Piotrek to jest rozciągnięty. Jak ja się zmieszczę! To będziesz miała potem zgody. Twój bar. Złamane serce na pół. Widziałam takiego Elita, bo jestem na piosenkę od Maty. Ja widziałeś tego Elita? Widziałem. To jest mega, mega dobry. My jesteśmy fanami. No totalnie, ja jestem fanem fanką. Yo, pokaż fryzurkę. Fajna, nie? Ej, zajebiście ci to zrobił, tak no, szczerze. No, szacun, co? Dobry jest ten. Dobry, no. Wardęga. Wardęga, prawda. Co, trener się spóźnia? No, jak zwykle. Ach, nawet w dniu walki. No jak się przeszło? Dobrze, co? Kurde, no. Zobaczymy, jak to będzie. Agresywnego ataku. Co musisz robić? I co jeszcze? W co jest łatwo trafić? Nie wiem, no w głowę, nie? W coś, co stoi. K***a nie mam. Do nogi. Nie, chodzi o to, że celem jesteś wtedy łatwy. A, że mam się... Kurde, no niby tak, tylko, ale w takim chaosie ciężko dokładnie jest. Tak. Jeżeli ona ruszy w ciebie, to musimy iść na przełamanie. Musisz się iść z nią prawdopodobnie w prosty sposób powiedzieć na dalej. To będzie walka charakteru i walka tego, która was z was ma więcej zaciętości i zawzięcia i jest w stanie więcej wytrzymać w oktagonie stresu, napięcia i tak dalej. I z tym się musisz zmierzyć od teraz. Zaczniesz wątpić w siebie albo swoje umiejętności, to przegrywasz tę walkę. Aha. Kurwa, to nie brzmi dobrze. Nie wiem po prostu, co mam zrobić, żeby było na przykład inaczej niż w poprzedniej walce. Nie wiem, co miałam. A nie czujesz się inaczej? Ciężko powiedzieć. Nie mam takiej pamięci, jeżeli chodzi o, wiesz, taki stan emocjonalny. Otworzę się. Nie da. Serio, ja bym bardzo chciała. Trzeba mieć koncentrację. Fuh, tak, dobrze. Maksymalny. I teraz idziemy na jedzonko, tak? Swoje zdrowie. Oni tu mają też browar?
Cała rodzina. Ta już zainteresowana. Nie, jeszcze nie. Nie lubię piwa. Co już chcesz mać? Na co masz ochotę? Ochotę mam na rzeczy, których nie mogę zjeść. A więc ja dzisiaj jem aglio olio z krewetkami, bez natki pietruszki. To moi drodzy, Marcin zrobił mi spinę o to, że powiedziałem, że lecą na Bali. Dostałem od widza takiego shota. Kuba robi zebranie. Siada, staj. A, właśnie, Marcin. Mam coś ważnego, ale naprawdę nie śmiejcie się ze mnie, dobra? No. A ci nie mówiłem, że lecimy na Bali? Nie utrzymam cię, Marcin. No co, zwracał honor, no. Ale zwraca ci honor, staj. Przyjechała Natalia. Przyjechała. Bo oni się dogrzewają chyba, nie? Przed jakimiś biegami czy coś. Pamiętam tutaj, tutaj była walka ten. Tutaj właśnie Marcin był podłączony z Kacprem do tlenu. Idziemy tak się rozejrzeć tylko jak halewko. Na cześć. Muszę zapoczuć halę. Ja Piotrek tak mówi. Ja go sobie zemkam, jak wygląda oktagon. Spokojnie, nie wychodzę. Nie macie żadnych szans. Moja drużyna wygrała 12-1. No właśnie tu powstaje nowa drużyna Sekwenta. Bo ja stąd uciekam, bo się skontuzuję przed waszym. Drużyna Sekwenta. Mamy nie szamy, nowa drużyna, dawajcie, patrzcie. Ja to jest! Ty się bijesz! Odajesz! 1-0! Sorry? Masz to zadzierać, wiesz? Lepiej ładnie, ładnie przeproś, że dostałeś. Przepraszam, że dostałem. Przepraszam. O, przepraszam, że dostałem. Przepraszam, nie chciałem. Dobra, nie będzie walki. No sorry. Nic nie ma, prawda. Twoja przeciwniczka, jak jest stójca, ty jesteś w parterze, to ty jesteś safe. Twoja głowa jest jakby od kopnięcia safe. Tak. Ale jeżeli ty jesteś w stójce, a ona jest w parterze, to ty jej nie możesz. Pojechali my to. Trzymaj stary, busikam, wiesz, odpowiedzialność. Powiedz im, gdzie jesteśmy. Dziękuję. Moi drodzy, jesteśmy pod Atlas Areną i jedziemy właśnie tak w Łodzi. I... Na Atlas Arenie na walce na walce na Atlas Arenie. Jesteśmy na walce na Atlas. Czekamy, no i tylko poczekamy tak z 4 godziny na walkę na to. Jest godzina 21:11, zaraz wychodzę do, na prezentację, więc ja się teraz będę przebierać. Prezentacja, proszę Państwa, po prezentacji czekanie. Będziesz to czuła, dobra? Natsu jest? Jesteś? Natalia! Fajne. Pamiętasz swoją pierwszą walkę? To było w ogóle tak na nieświadomce w ogóle. Bo to teraz jesteś świadoma, że umiesz więcej i tyle. No już się zaczynam, tak wiesz. Ale widzisz, to jest stresik, bo stres wtedy by się ruszała. To jest to, już jestem w tej fazie. Walka!
Jak nie wygrała w drugiej rundzie, to wtedy mi pomoła nie chodzi. Ej, jestem zemsty, to czekaj, to że Natalia paręnaście minut temu skończyła. Ile lat? 25. W związku z tym chciałbym, żebyście wszyscy zaśpiewali 100 lat. Wszystkiego najlepszego, Natalia. 100 lat! 100 lat! Niech żyje, żyje nam! 100 lat! 100 lat! Niech żyje, żyje!
Marcina, lepszego prezentu nie mieć, mieć nie można. Najlepszy polski fighter. Ej, Igra 3-0 na walkę. K***a, tu każdy powie ci to samo. K***a, no. No cóż, taki jest sport. Niemcy z grupy nie wyszli. Jak usłyszałem, że jednogłośna, mówię, k***a, nie ma opcji. Co, już byłem, ja już k***a świętowałem zwycięstwo. Najgorsze co może być. Poczuć to zwycięstwo i potem nagle okazuje się, że k***a. Jak tam? Kto wygrał według ciebie? Myślę, że dwie rundy Natsu, moim nieeksperckim okiem. Jedną Fagata. Owszem, dwie pierwsze rundy były bardzo bliskie. Trzecią bardzo fajnie zaznaczyła Natsu pod koniec obaleniem i tą chociaż chwilową dominacją z góry do końca rundy. Za to zawsze trener krzyczy, nie? Jak jest... zaznacz rundę, no to lepiej się zaznaczyć nie dało. No sędzia musiał, sędziowie musieli widzieć, bo nie było split, było unanimous 2-1 rundy. 3-0 było. A. Oni tak posędziowali to. A, okej, no to jeszcze 2-1 mówię, okej, może, no dobra, to się nie znam. To jak się poznam, to kiedyś jeszcze dogramy. Dobra, trzymaj się. Przeszliśmy 3 rundy i no tak. Nie zawsze się wygrywa, czasami się przegrywa. Teraz idziemy do niej do hotelu. Wreszcie się kwiaty zaśpiewać jej 100 lat. No, ważne, że walka była dobra, a nie jakieś. Fajnie było. Wyszłam na pewno z innym nastawieniem, jestem z siebie dumna, uważam, że miałam progres, mam nadzieję, że walka nie była dumna. Możecie napisać, co o niej sądzicie. Chciałam podziękować wszystkim, którzy mnie wspierali przy tym wszystkim. Chciałam podziękować mojemu trenerowi, Marcinowi, tobie, Oskar też oczywiście. Oskar jest przy trzeciej mojej walce. Chciałam podziękować wszystkim moim bliskim. Było super, a teraz idę świętować rodzinę. Tak. Mam się dobrze, 100 lat. Dziękuję bardzo.